dobry, serdecznie witam Państwa w programie o książkach Ewa Poleca. Przygotowałam na dzisiaj Państwu takie lektury do poczytania na jesienne wieczory. I część to są powieści polskie, część właśnie ten stosik to powieści pisarzy obcych, zagranicznych. Oczywiście łączy je jedno, właśnie to, że się dają łatwo czytać, są... Mogą stanowić taką po prostu dla Państwa rozrywkę, i te kilka kwadransów czy, czy godzin spędzonych właśnie z taką ciekawą książką. Zacznę może od autorki Eleny Ferrante która państwu, przynajmniej niektórym z państwa, jest już dobrze znana, ale właśnie jest to przykład takiej pisarki, która zrobiła dużą karierę. Ja przeczytałam tej Eleny Ferrante książkę, pierwszą część właśnie tej, którą dzisiaj chcę pokazać, przyja Genialna przyjaciółka, a to jest dalsza część, Historia zaginionej dziewczynki. Genialna przyjaciółka to również kontynuacją jest historia ucieczki i właśnie ta książka, którą teraz prezentuję. Pisarka Elena Ferrante jest jej nazwisko Okryte tajemnicą. Jest to pseudonim, który używa. Wiele osób, dziennikarzy, próbuje rozszyfrować jej prawdziwą tożsamość, ale ona uważa, że należy mówić o niej w kontekście napisanych książek, a nie właśnie jej biografii. Ponieważ jednak wszystkie jej książki toczą się w Neapolu i jakby w takim konkretnym środowisku rozpoznawalnym, to można wysnuć wniosek, że jest to pisarka włoska, współczesna włoska pisarka, ale może rzeczywiście, skoro nie, ch nie chce, to nie będziemy próbować rozszyfrować jej nazwiska czy pochodzenia. Okazuje się jednak, że jej książki, jej pisarstwo zrobiło prawdziwą furorę. Niektórzy uważają, że to pojawiła się jakaś genialna autorka, że oprócz tego, że są to tak poczytne, tak pozwalające czytelnikom wczytać się w fabułę, ale jednocześnie też mówią o sytuacji. Takiej społecznej, czasem politycznej. W książkach pojawiają się postacie kobiet, jak tutaj bohaterkami są Elena i Lila, która, dwie dziewczyny, które łączy bardzo taka głęboka więź, która zarazem oparta jest i na miłości, i na nienawiści, i na zazdrości, i wreszcie na takiej dominacji oraz podległości jednej. W stosunku do drugiej dziewczyny, wynikającej właściwie ze statusu społecznego, z tego, co te dwie kobiety później osiągnęły w życiu. Jedna z nich wykształciła się, opuściła rodzinne miasto, kontynuowała naukę, została poczytną pisarką, potem żoną nobilitowanego wydawcy, matką, natomiast ta, która została w Neapolu, Lilla. Wyszła za mąż mając 16 lat, urodziła synka, porzuciła dostatnie życie u boku męża i powróciła do y, wcześniejszego środowiska, powróciła do pracy w fabryce. No i tutaj splatają się różne właśnie wątki. Y, historia bardzo, y, bardzo ciekawa. Y, polecam Państwu i tę autorkę Elenę Ferrante i właśnie wszystkie jej Wydane już dotychczas również u nas bardzo ciekawe powieści. Nie będę opowiadać wątku, bo nie chcę tutaj psuć takiego prawdziwego smaku lektury, kiedy poznajemy tę historię w trakcie czytania. Pokażę teraz Państwu książkę też na pewno warto ją przeczytać, chociaż z takimi mieszanymi i smutnymi uczuciami. Emma Donahue, Pokój. Jest to powieść, która była do różnych nagród nominowana, ale z kolei jest to bardzo smutna historia. Historia, wiele takich książek powstało po słynnych takich doniesieniach prasowych i medialnych, kiedy odkryto że porwane dziewczynki, kobiety przetrzymywane były w jakichś no, piwnicach, w jakichś lochach, i tamten los tych kobiet, no, zbrodniarze, gwałciciele po prostu przez kilka lat by dręczyli. Tutaj jest historia, kiedy oprócz Porwanej dziewczyny, młodej kobiety, studentki, pojawia się później właśnie takiej no wielokrotnie dręczonej, kiedy jej sprawca nie pomagał jej w wielu ciężkich sytuacjach. W pierwszym porodzie, kiedy straciła córeczkę, i później z kolei ta kobieta urodziła synka. I teraz to dziecko przeżywa z matką w tym jednym zamknięciu, w tym pokoju przez 5 lat. Pokój jest dla niego miejscem, jest jego domem. Tutaj się wychował ona, pokazuje mu jakby też inne światy i możliwości. Ich oprawca, stary Nik, czasami w przypływie jakichś dobrych uczuć, czasem im podrzuca coś do zjedzenia. Takiego, jak oni to mówią, i ten chłopczyk, jak już się nauczył, że to jest takie jakby, niedziel, jakby dla nich niedziela, że właśnie mają tam jakieś wydzielone porcje czasami słodyczy. Jest to na, na przykład kilka groszków, czy, czy jakieś tam niewielkie możliwości. Mama zamyka synka w szafie, kiedy ten potwór do niej przychodzi, próbuje mu stworzyć inny świat. W, nawet w nie w połowie, może w, mniej, w krótszej połowie książki pojawia się możliwość ucieczki. Mama przygotowuje synka do tego. I potem jest historia, kiedy już psycholodzy zajmują się i kobietą, i jej dzieckiem, jak ten chłopczyk to przeżywa, jak właśnie z tego miejsca, które mama mu próbowała przedstawić jako, jako dom i miejsce bezpieczne, kiedy on musi się od tego odciąć i jakie tutaj są właśnie historie. Sama autorka jest Irlandką, urodziła się w Dublinie, ale pracę obroniła na Uniwersytecie Cambridge, zajmuje się pisaniem prozy współczesnej i historycznej. Warto również sięgnąć po tę powieść i zachęcam Państwa serdecznie, chociaż jest niewątpliwie, bardzo przykra i smutna, ale z kolei jest to jej taką, takim ciekawym jakby rysem, że to całe opowiadanie autorka mówi ustami tego małego chłopca. I widać jakby ten proces rozumienia właśnie przez niego świata. No i na tym może te dwie książki, które Państwu przedstawiłam, ten wątek zakończę, a teraz pokrótce przedstawię inne też ciekawe powieści i ich autorów. Otóż jest taka czarna seria, Kryminał autorstwa szwedzkiej pisarki Wiweki Vivek, Stein, zatytułowany Na Spokojnych Wodach. Jest to pierwsza z tej serii. Pierwsza książka, debiut jakby tej autorki, która jest naczelną prawniczką Poczty Szwedzkiej, ale też w tej powieści pojawia się inspektor Thomas Andreson i prawniczka Nora Linde. Bardzo, bardzo ciekawa powieść. Akcja toczy się na szwedzkiej wyspie, na Sandham, gdzie właśnie znaleziono ciało mężczyzny. W pływające, zaplątane w sieć. Ale teraz, proszę Państwa, ciekawe jest również to, że na podstawie tego, tej szwedzkiej książki powstał polski serial, pewno Państwu znany, zatytułowany Zbrodnia. I właśnie w tym filmie, z kolei polskim, akcja toczy się na Półwyspie Helskim, i właśnie tam wystąpiła Magdalena Boczarska, Wojtek Zieliński, Joasia Kulik. Nie wiem, czy, czy jest Państwu znane, ale myślę, że można sobie przypomnieć właśnie, że rzeczywiście był to taki ciekawy polski film. I z kolei, a co ciekawe, jeszcze scenariusz do tego polskiego filmu napisał Igor Brejdygant, znany aktor. I, I pisarz. I również on przecież do wielu polskich znanych seriali pisał, właśnie, scenariusze. Proszę Państwa, bardzo polecam tą czarną serię i tą autorkę szwedzką. Rzeczywiście, w ogóle szwedzkie kryminały są takie obiecujące i bardzo ciekawe. Ja na przykład bardzo lubię je czytać. Oprócz tego, Wątku takiego stricte kryminalnego zawsze jest, są inne wątki, wątki właśnie takie obyczajowe, i dlatego właśnie lubię tego typu literaturę również czytać. Teraz jeszcze z tych pisarzy obcych ukazała się w wydawnictwie Salamandra napisał Geoff Dyer, taką powieść, Drzew w Wenecji, śmierć w To z kolei jest literatura zainspirowana książką Thomasa Manna, Śmierć w Wenecji. No tutaj autor, autor jakby na tych wątkach Thomasa Manna pisze o historii jakby w dwóch takich odsłonach. Jedna, że do Wenecji zjeżdżają miłośnice sztuki na, z całego świata na Biennale i tam przyjeżdża również dziennikarz z Londynu, właśnie ten Jeff, słynny Jeff Atman. A z kolei do Varna Sabi, tytułowej właśnie miejscowości z tytułu, w Indiach, najświętszego miasta Hindusów, do którego zjeżdżają się pielgrzymi na rytualną kąpiel w Gangesie. Tam też przybywa dziennikarz z Londynu, któremu zlecono właśnie napisanie artykułu o mieście światła. I teraz te dwa wątki są tak misternie splecione, są to historie na podzór różne, różne miasta, różni bohaterowie, ale cokolwiek wydarzyć się mogło i w Wenecji, i w tym Warnasabi, to właśnie jest to samo. To samo mogło się wydarzyć tu, jak tam, ponieważ jest to o, po prostu o życiu. A teraz y, przedstawię Państwu propozycję y, polskiej literatury i zacznę od y, Magdaleny Knedler, autorki, która y, zainspirowała się z kolei powieścią Jane Austen, Duma i uprzedzenie. Tytuł Pan Darcy nie żyje. Jane Austen uwielbiam tak jak znaczna część, abym powiedziała może i wszystkie czytające kobiety w Polsce i na świecie. Jane Austen, a w szczególności właśnie Duma i uprzedzenie, którą wielokrotnie czytałam, wielokrotnie oglądałam wersje filmowe, ten tytułowy bohater, pan Darcy, jest znany panią, bardzo lubiany. W jednej z moich ulubionych wersji filmowej świetnie, wspaniale został zagrany przez wybitnego angielskiego aktora, dla którego stał się no, takim później przekleństwem, ponieważ wszystkie role filmowe. Do niego nawiązywały i nawet jak był bohaterem filmu O Bridget Jones, to również widziano w nim tam postać pana Darcy'ego. Pan Darcy to taki bohater, jak tutaj można zacytować, tak dumny i zarozumiały, że wszyscy wprost znieść go nie mogli. Tak powiedziała o nim pani Bennett. W w książce Duma i Uprzedzenie. Z kolei ta powieść polskiej autorki jest taką historią, gdzie w miasteczku postanawiają stworzyć ekranizację nową Jane Austen. Jest tutaj taka gwiazdorska obsada, i nagle zdarza się wypadek z dachu dworku, w którym trwa produkcja filmowa, spada główny bohater i cała ta akcja, te zwroty akcji, błyskotliwe dialogi, atmosfera hollywoodzkiego skandalu właśnie tworzą tą literacką mieszankę wybuchową, pan Darcy nie żyje. Jest to taka właśnie wspaniała opowieść Myślę, że nie tylko dla fanów literatury Jane Austen, ale w ogóle będzie śmieszyć i bawić większą grupę czytelników. Serdecznie Państwa zachęcam. Dołączę tę książkę do, tych właśnie, do tej historii, też inspirowanej literaturą światową. No, i jeszcze trzy książeczki mi zostały. Yy, Natasza Socha, Hormonia. To, są, to jest taka opowieść współczesna yy, o tym, jak trudno dorosłym kobietom dorosnąć. No, tak nieraz bywa, yy, że pomimo, że jest się kobietą dojrzałą, tu w tym przypadku bohaterka ma lat 45, Kalina, ale panicznie boi się tej swojej dojrzałości. Przerażają i słowo menopauza przerażają wiele, wiele właśnie historii, i spotyka się tutaj z takim no, odrzuceniem i ze zdradą męża, i wtedy zaczyna się jakby takie jej nowe życie. Hormonia no bo chodzi o gospodarkę hormonalną kobiety, ale też i o harmonię w jej życiu. Taka historia o odzyskaniu kobiecej siły, o dojrzewaniu, dorastaniu do właśnie swoich ról. Serdecznie polecam. Niewątpliwie jest to literatura bardziej, może, przeznaczona dla kobiet. I tutaj też z takiego kręgu Olga Rudnicka, Granat Poproszę. Taka dosyć zabawna, wybuchowa literatura, też autorka lat 39. Została zdradzona, oszukana, ale też pojawiają się tu inne historie, martwy kochanek, no pewne wydarzenia w życiu tej bohaterki są wielką niespodzianką, łącznie z kredytem hipotecznym na jej koncie, dwójką dzieci, teściową i właśnie tą, również swoją matką na karku. Do tego kręgu, właśnie takich powieści lekkich, obyczajowych, no i kobiecych, no co tu ukrywać? Panie lubią czytać takie książki. I jeszcze na koniec polecę Państwu polską autorkę Kryminałów. Nazwisko do tej pory też mi nieznane Katarzyna Puzyńska, Motylek to jest akurat taki debiut tej autorki, ale ona już napisała wiele książek. Można powiedzieć, że są to udane bardzo w takim klimacie klasycznych, prowincjonalnych kryminałów, jak chociażby Agaty Christi. I właśnie ta autorka, ta autorka jest taką, taką pisarką, która już ma swoją publiczność, już wiele osób pyta. Te książeczki są bardzo. Takie no, pomimo tego, że no, oczywiście dotyczą zbrodni, odkrywania zbrodni, policja szuka przestępców, ale jest tu pokazane małe miasteczko, i również taka właśnie obyczajowość tego prowincjonalnego miasta. Dlatego lubię, lubię taką klasykę kryminałów, lubię Agatę Listy, i myślę, że Państwu też spodoba się ta pisarka Katarzyna. Puzyńska. Zachęcam Państwa do, tych, do czytania tych lektur, do czytania w ogóle. Zapraszam do bibliotek naszych i do zobaczenia w następnym spotkaniu. Dziękuję za uwagę.